Was w kolejnym specjalnym odcinku Book Morning Library. Do naszego programu zaprosiłyśmy jedną z najpotężniejszych czarownic Gwiezdnego Pyłu, Neila Gaimana, Morwaneg. Jesteś jednym z najczarniejszych bohaterów powieści. Musisz robić te wszystkie okropności, żywisz się surowym mięsem, musisz się tak poświęcać i męczyć, a kończysz jako brzydka starucha. Nie marzysz o tym, by się zmienić, by stać się tak dobra jak Iwan? Iwan jest taka delikatna, eteryczna i słaba. Wolę być silną i bezwzględną kobietą. Trochę męczą mnie te wszystkie czary i babranie się we krwi. Nie chcę też zabijać ludzi, ale czego nie robi się dla nieśmiertelności i wiecznej młodości? Muszę jakoś zdobyć serce Iwan. Ale ona nigdy się nie zestarzeje. Mam czas, żeby ukryć skuteczny plan. Dostrzegam w tobie jednak pierwiastki dobra. Świat czarownic nie jest zły do głębi. Macie zasady, wyznaczacie sobie granice, których staracie się nie przekraczać. Gdybyś się trochę postarała i potrafiła zaakceptować swoją starość, mogłabyś żyć spokojnie. Zaakceptować starość. Dla was ludzi jest ona naturalna, a mimo tego cały czas nie potraficie się z nią pogodzić. Ciągle produkujecie specyfiki, które opóźniają wasze starzenie. Wy macie swoje sposoby, my swoje. I tego się trzymają. Jednak ani czarownicom, ani nam nie da się starości uniknąć. Tak. Mogłabym uniknąć wielu nieprzyjemnych wspomnień, gdybym wiedziała, że nie uda mi się zdobyć serca Iwan. Zresztą ona też jest jakaś dziwna, prawda? Mam jednak w sobie dużo siły do walki. Wierzę, że uda mi się zrealizować cel, który sobie wyznaczyłam. Muszę być bezwzględna, bo nawet moje siostry mogą stanąć przeciwko mnie. Słyszałaś przecież, jaki los spotkał synów władcy z Dadeli Burz. Pozabijali się oni, gdyż każdy chciał zostać królem. Jeśli chce się dzierżyć władzę w swoich dłoniach, trzeba być gotowym na najgorsze. Każdy może być twoim wrogiem. Wyczułam w twoim głosie smutek. Czy to nie ty powiedziałaś do Iwan? Masz dobre serce, moje dziecko. Szkoda, że go nie dostanę. Jej serce może mi zapewnić młodość i nieśmiertelność. To wszystko. Nawet gdybym chciała żyć inaczej, nie jest to możliwe. Teraz nie można już tego zmienić. Chyba, że znajdzie się jeszcze ktoś, kto napisze na nowo moją historię. To uratuje moje życie. Ja wierzę, że w każdym człowieku, nawet najbardziej niegodziwym, tkwi odrobina dobra i wierzę, że odnajdzie się ktoś, kto odmieni życie Morwaneg. My się już o to postaramy.